Cześć. Witajcie w 199 odcinku Łowców Skarbów. To już jeden tylko numerek brakuje do takiej okrągłej cyfry numer 200. A dlatego też kolega, który dosłownie przed sekundą jeszcze się trzęsie niczym ta osika, niczym galaretka, która się jeszcze ledwo zsiadła, taki był, jest podekscytowany bitwą, którą rozegrał przed chwileczką. Kolega Nargo czy Narku? Narko. Narko. Ludzie na mnie mówią po prostu, niektórzy to mylą, ale mi to nigdy nie przeszkadza. Rozumiem. W sumie to nigdy mi się nie podobał, ale... Jasne. To powiedz mi tak. Po pierwsze, będziesz mógł mówić troszeczkę głośniej? No mówię, spoko. Dobra, bo wtedy będę... Przybliż mikrofon, okej. Okay. Przybliż sobie troszeczkę mikrofon, będzie lepiej. T29. Tutaj z tego co widzę, pozdrawiam kolegę Sir Marcella, który jest na bodajże Centurionie. I on tutaj widzę, że będzie ci chyba jakoś tam pomagał w tej bitwie. I zobaczymy, co zrobicie. T29 oczywiście jedna z najlepszych siódemek na chwilę obecną w dalszym ciągu, chociaż niektórzy uważają, że Tygrys troszeczkę ją przebija, ale, znaczy przebija, jeśli chodzi o walory bojowe, ale jednak T29 swoją wieżą, jeżeli ktoś umie ją wykorzystać, to jest niesamowita zabawka, niesamowity czołg, prawda? Prawda, prawda, dosyć mocny, naprawdę. Znaczy, nie tyle dosyć mocny, co jego wieża jest całkiem no, mocna. Chodzi, że ten łebek ma strasznie twardy. Mhm. Jasne. Tutaj przyjechałem pograć sobie troszkę na wieżę, z taką nadzieją, że dosyć szybko się uda przekroczyć przez ten cały kanał i zajechać miasto z drugiej strony. Tutaj przeciwnicy nie wydawali się być zbyt wymagający i miałem nadzieję, że po prostu szybko się tutaj uda pokonać i przejechać na drugą flankę. Mm-hmm. No ale jak widać, no tutaj T29 i T32 będą stawiać dosyć ostry opór, więc no to nie będzie takie fajne, jak sobie to wyobrażałem na początku. No tak, dostałeś się w jakby taki no, trudnych przeciwników, ze względu na to, że T29 oczywiście jest taki sam jak ty. T32 jest nawet twardszy, jeśli chodzi o wieżę. Jak widać, opuszczanie lufa niby ta sama, ale wieża jest dużo mocniejsza i no i on też na czwaniaka trochę idzie. No i wydaje mi się, że ma lepszą pozycję niż ja. Mógłby tutaj ładnie klepać, no. Mhm. Ja mam dosyć trudne zadanie, żeby mu coś zrobić. No, kolega Sir Marcella tutaj też coś próbuje podziałać. Bitwa spotkaniowa, więc tutaj rzeczywiście trzeba się troszeczkę sprężyć, żeby jeżeli już nawet pojadą osoby w ten kanion, to nie można tam zbyt długo tracić czasu, prawda? Ponieważ jeżeli miasto padnie, to was skapują i już nie zdążycie nic zrobić, nie zdążycie się obrócić, nie zdążycie się wrócić, więc trzeba rzeczywiście dosyć szybko tutaj działać. No, w tym momencie już straciłem nadzieję, że mój plan się uda, straciłem połowę HP, jest kilku przeciwników z drugiej strony, no i jak na razie stoję w miejscu od paru minut i nic nie mogę zrobić. No teraz dopiero zadaję takie pierwsze, poważniejsze obrażenia, to T32, zaczyna się dziać. Dokładnie, ten T32 rzeczywiście powinien tutaj bardziej coś podziałać i jeździć w przód, w tył, a on wygląda jakby go w tym momencie, a nie, dopiero teraz się ruszył. Tak, jeszcze czekają właśnie takich momentów, kiedy on będzie na przeładowanie, żeby mógł się bardziej wychylić. Ustawię kadłub do strony pęska. No jak, no jednak kadłub w T29 nie należy do najmocniejszych. No ale cóż, no, też trzeba, dlatego też trzeba grać na wieżę. No, kadłubem trzeba się dobrze opiekować. W tym momencie, gdy T32 padł, no to już coś, takie światełko nadziei zobaczyłem. No i zruszyliśmy do przodu. Ale zobaczyłem, że sytuacja już w mieście jest dosyć taka kiepska, że tam nasi są bardzo zepchnięci, faktycznie już w jednym kącie uflankowani, to myślałem, że przegramy to naprawdę. Mm-hmm. No, tutaj no, tą stronę, żeście... No, to minie trochę czasu, wiadomo, ten czołg jest dosyć wolny, jeszcze w takim terenie tam, kiepsko, kiepsko. 35 km na godzinę jedzie standardowo, ale on jest duży i ma dosyć duże opory toczenia, że tak powiem. Dlatego tutaj, w tym miejscu, faktycznie no jest masakra, żeby on się cokolwiek ruszył. Miasto, tak jak powiedziałem,
praktycznie padło. Zostały tam jakieś dwa niedobitki. Tutaj ten środek, który bardzo mocno też trochę przycisnął, trochę też była obawa. No powiem szczerze, że sytuacja jest nieciekawa. No, nie miałem żadnych nadziei, że tu wygramy. No, widziałem, jak tam nasi gracze w okolicach naszego respa się zachowują, praktycznie nie ruszali się tamtąd, nie czekali nie wiadomo na co. Także no, kolegów w drużynie nie miałem zbyt dobrych oprócz jednego. No właśnie widzę. A powiedzmy tak, jeden taki nubek z winu, to tam wiesz, też coś tam potrafi zdziałać. Potrafi. To bardzo pomocny był tutaj tam. Jasne. Też jak najszybciej do miasta chciałem przyjechać i bałem się, że dostanę jakiś strzał w bok. No, no na środku już nie widać. Ten tygrys został tam gdzieś już w okolicy respa waszego. No i zostało 3 minuty do tego, żeby was skapowali, a czołgów co nie miara. Powiem tak. Umiejętne granie T29, to jest, znaczy albo prawidłowe granie T29, to jest właśnie granie na wieżę. Na takie wyjeżdżanie na tutaj w kierunku właśnie kapa, no to nie jest to, co T29 lubi najbardziej, więc no, zastanawiałem się, co myślałeś sobie w tym momencie? W tym momencie myślałem, że po prostu zaraz skapują, bitwa się skończy, a ja próbując jak najszybciej tam się dostać, postanowiłem podjąć ryzyko, no. Jak widać, udało mi się przeżyć, nic nie wyłapałem, no i mogłem coś więcej podziałać. No, ten strzał dosyć fajnie wszedł. No. Się trafiają takie strzały na tym czołgu. No, bliżej tych budynków, już poczułem się pewniej. Snajpisz? To ciało nie jest celne. To powiem tak, na papierze ono jest bardzo niecelne, 0,42 celności, ale mimo wszystko czasem te strzały nawet na dalszej odległości potrafią lecieć tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie chce Wargaming, prawda? Prawda, no w końcu któryś strzał musi być, akurat tutaj w tej bitwie miałem farta, będzie widać na koniec, jaki wynik wykręciłem. No, to nie tylko moje zasługi, ale często zdarza się tak, że właśnie takie bitwy są zrobione dlatego, że po prostu ułoży się parę czynników w bitwie i po prostu nadarza się okazja, tak jak z tym Tigerem, który teraz na nas nie patrzy i ginie po prostu głupio dosyć, chociaż już mnie wcześniej wyspotował, wiedział, że tu jestem. Tygrys na środku, z twojej drużyny. No, to już sobie tutaj w błyskawicznym tempie zniszczyłeś dwa czołgi. Tygrys... No, zamiast pojechać tutaj do środka, coś walczyć, no to on będzie się teraz snajpił. No, to wiadomo, że... No, raczej pod lufem mu nie wyjedzie, wszystko się dzieje między budynkami, więc... Aha. Dlatego snajpa taka z daleka nie jest to najlepsze rozwiązanie. No i tu myślałem, że zginę zaraz, ale jakoś dotrwałem do końca bitwy. W końcu miałem ich z dwóch stron już i myślałem, że jeśli na tego jadę, no to tam ci wyskoczą. No dobra, jestem ciekawy jak to... Tygrysowi zostało 200 HP i... Dobra. Ty masz 400 HP, jesteś na strzał od Isa, bądź też nawet od KW1S-a. Może wytrzymasz jeden strzał. W tym momencie tygrys, który jest... Owszem, tygrysy to nadają się jako snajperzy, ale powiem szczerze, nie w takich mapach półmiejskich, prawda, więc... No, potrzebują troszkę otwartej przestrzeni. I ja... 267 ci wylosowało. No to już jest żałosne, że tak powiem. 320 no średni damage, a wylosowanie 260, no to już boli. Oj, byłem zawiedziony. Takiego ogryzka zostawić to trochę grzech. A teraz jest problem, ponieważ tam są dwa isy. Te dwa isy mają 528 HP i 880. O ja, to rzeczywiście dużo im z nas zostawało. Praktycznie żaden nie jest na strzała, tylko każdy będzie musiał przyjąć minimum 2 bądź też 3 razy. No prawda, za bardzo to nie wiedziałem co robić, postanowiłem zrobić takiego delikatnego sidescrapa i to się udało właśnie w tym momencie i tylko się bałem, żeby zdążyć przed tego przeładowaniem wyjechać.
No, po tym ostatnim buffie ten tygrys rzeczywiście ma to przeładowanie bardzo szybkie i no, on ci bez problemu je był w stanie zniszczyć, więc na strzał. No i teraz zostaje trzech. I co robić? Co robić? A co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Na pewno bym odetchnął głębiej i uspokoił to skołatane serce, nie? Bo już pewnie w tym momencie bije ci bardzo szybko. Ręce się pocą, jakieś takie, wiesz, ocierasz zimny pot z czoła. To już taki, tak mniej więcej taki nie efekt. Nie mam czasu rąk od klawiatury i od myszy oderwać. Aha. Tutaj ten strzał gdzieś zniknął kompletnie, nie wiem co się stało i też... Znaczy, tobie zniknął strzał, a jemu... A jemu gdzieś coś w ogóle nie weszło. O, i 4 HP. 4 HP, czekaj. Nie no, a ten drugi co robi? Nie wiem. Ja się zdziwiłem. Ej, aż sobie oddalę to, bo normalnie muszę to zobaczyć. I spójrz, udało mi się jednego wykończyć, a ten drugi... Może laga zaliczy. O, teraz mu będzie ciężko, bo teraz prawdę powiedziawszy, jak już... No ale on ma 545 HP, jak się cofnie, to bez problemu cię wykończy. No. Racja, ale tego nie robi. Wiesz co, prawdopodobnie wygląda to jakby miał uszkodzonego ładowniczego, no to już by miał 20 sekund reloadu, ale to i tak niemożliwe, nie, niemożliwe to jest, żeby on... Okej, okay, dobra, już nie będziemy się zastanawiać. A, możliwe jest to, że nie ma amunicji. Dobra, teraz naprawdę mi się ręce trzęsły, bo szkoda po prostu przegrać taką bitwę. Szkoda i no, wiedziałem, że tamten jest na ugryzku i to też chyba nie jest za dobry gracz, no i co robić? Mm-hmm. Kolega mi podpowiada, żeby kapować, ale w tym momencie właśnie dowiaduje się, że on zaczyna kapować, więc może tutaj bym wyjechał, pokazał tylko wieżę na tym delikatnym... No tutaj właśnie podziwiam Sir Marcella, który najpierw zaczyna mówić po angielsku, a w tym momencie po polsku siarczyście sobie wziął się, wyraził, co się da. I tu myślałem, że mnie ściągnie. Nie, to nie, co on robi? Dobrze, bo dobrze zrobił, bo się cofnął, zamiast pojechać do przodu, wykończyć się. Dobrze. Jaj. Źle dla niego. No masakra. O, Sir Marcello jak zwykle się tutaj wie, no to... No tutaj widać, że mnie chwali dosyć dobrze w naszym ojczystym języku. No i co, no formalność praktycznie. Tylko by nie wyłapać głupio i... Jesteśmy w domu. No powiem ci szczerze, rzeczywiście. Wiesz co, czasem oprócz tego, że tutaj zrobiłeś całkiem ładny damage, naprawdę jak na T29, owszem, są lepsze damage, ale też te bitwy muszą być ofitować taką jakby dramaturgię. Znaczy, mi powiem szczerze, takie coś się nie zdarza, żebym dojechały do mnie dwa isy, które teoretycznie każdy miał cię na strzała i nie dali radę, to już jest po prostu jakieś, nie wiem co się stało, aż jestem ciekawy, czy temu isowi jednemu nie zniszczyłeś ładowniczego. Tutaj niestety nie pokazuje to, bo tak by to wyglądało, jakby on dostał ładowniczego i dlatego nie mógł strzelać, ale wtedy to i tak mimo wszystko 20 sekund reloadu, to, a on był na 3 strzały od ciebie, więc to akurat coś dziwnego się stało. Albo sobie nie poradził, nie wiedział dokładnie co zrobić. Ale bitwa naprawdę świetna, naprawdę mam takie samo zdanie jak Sir Marcello, który w naszym rzeczywiście pięknym, ojczystym języku wyraził się dosłownie tak, jak powinno się wyrazić na temat tej bitwy. Spodobało mi się dokładnie. Odznaka mistrzowska, Rady Walters, duży kaliber, specjalista, stalowa ściana oraz medal kołbanowa. Stalowa ściana na tym czołgu to jest dosyć częsty widok. Jeżeli nie wyrzuci nas na dziewiątki, no to jesteśmy w stanie to rzeczywiście zdziałać. 5340 damage, 9 fragów. Szkoda, jeszcze jeden by się przydał, byłoby już cudownie. 5 medali. Exp, prawie 3000 expa, naprawdę coś fantastycznego. Nierzadko się zdarza, żeby dostawać, ja mam chyba też najlepszy wynik swój na te 29, ale troszeczkę niższy, więc naprawdę exp tutaj wyszedł ci fantastycznie. Nie byłeś z Golda.
Nie musiały, znaczy nie chciałeś, nie musiałeś. Te czołgi były w sumie dosyć miękkie, więc powiem szczerze, nie było takiej potrzeby, żeby tego Golda używać. Dlatego jesteś do przodu na tej bitwie. I jeszcze masz, 19 tylko punktów obrony bazy. Szkoda, bo jeszcze miałbyś dodatkowo obrońcę i byłby jeden medal więcej, by wyglądałoby to jeszcze lepiej. Ale faktycznie, teraz rozumiem, dlaczego przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, jeszcze mi się ręce trzęsą. No prawda, jeszcze taka bitwa mi się nie zdarzyła. No i ta sytuacja z tymi misami, no trzy razy. A gram już 10 tysięcy bitw na koncie, no to coś fajnego, no prawda. Czyli raz na 10 tysięcy bitew może się zdarzyć taka bitwa, w której tak naprawdę oprócz tego, że sam zdziałasz rzeczywiście bardzo dużo, to w jakiś tam dziwny, cudowny sposób przeciwnicy dają ci po prostu wygrać, prawda? To nie jest tak, że ty wygrałeś swoimi umiejętnościami, bo nie czarujmy się, mając 180 HP i dwa czołgi, to jest naprawdę, oni muszą ci pozwolić wygrać to, nie? To już, jak mówię, ale sam mówisz, 10 tysięcy bitew i jedna taka bitwa, której się wszystko tak potoczyło, że masakra. Aż miło ją będę wspominał i to długo. No dobrze. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, cały klan PKO i naszego szefa. Okej. Okay. A jeszcze pozdrawiam jeszcze raz Sir Marcella, nie? Żeby za pomoc w tej bitwie, nawet zobaczymy, co on tutaj zrobił. Prawie 3000 damage'u, też całkiem ładna bitwa w jego wykonaniu, a jego komentarz był najlepszy w tym wszystkim. Tak, bardzo mnie podtrzymywał to na duchu. Dobra, no to nie przedłużamy. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.